Zobaczmy teraz na ten cytat, jeśli chodzi o kwestię teorii prawdy. To jest jedno ze stanowisk filozoficznych, które Stanisław próbuje nam narzucić. Oprócz korespondencyjnej teorii prawdy, klasycznej, że prawda to jest to, co odpowiada rzeczywistości, są inne, między innymi jest ta, którą Stanisław wspomniał, pragmatyczna, że prawda to jest to, co się sprawdza, co służy rozwiązywaniu problemów. Tutaj mamy też trochę niedomówienie, dlatego że kiedy rozpatrujemy teorię prawdy, to większość logików, filozofów mówi wprost, że tylko jedna teoria prawdy mówi o prawdzie w sensie takim najbardziej zrozumiałym, czy nie chcę powiedzieć popularnym, bo to jest trochę, gdzie się kojarzy to słowo, ale tak można też powiedzieć. Na przykład Kazimierz Ajdukiewicz uważał, że prawda jest tylko w jednej teorii, właśnie w tej teorii klasycznej, czyli sąd, który odpowiada rzeczywistości, jest prawdą. To jest prawda. Inne teorie prawdy nie mówią o prawdzie w sensie absolutnym, mówią właśnie o czymś, co jest opinią o skuteczności bardziej. Coś, co jest, coś, co można uchwycić realnie, żeby coś sprawdzić. Natomiast one nie roszczą sobie pretensji do tego, że opisują rzeczywistość, tą, która realnie istnieje. To one są nazwane teoriami prawdy, ale one nie mówią o prawdzie. Wydaje się, że te inne teorie powstały jako reakcja na odrzucenie absolutu. I teraz, jak nie mamy absolutu, jak sobie poradzić z kwestią wiedzy, z kwestią prawdy? Dlatego powstają właśnie te pragmatyczne, no to co działa, albo koherencyjna. No weźmy jakąś maleńką prawdę, którą znamy, jeśli ona jest zgodna z drugą prawdą, którą znamy i z trzecią tworzymy całą sieć. Tylko, że my nie mamy... Bardziej nieprawdą, a doświadczeniem. No, doświadczeniem bardziej, ale nie mamy żadnej pewności, że żaden z elementów tego systemu odpowiada rzeczywistości, jest prawdziwy. Tutaj w tej wypowiedzi Karol dotknął czegoś, co jest istotne w tej teorii klasycznej, korespondencyjnej teorii prawdy. Rzeczywiście problem jest w tym, w tej teorii, kto lub co ma zweryfikować, czy nasz sąd, nasza opinia, nasza teza, nasze zdanie odpowiada rzeczywistości. To jest realny problem. I wielu filozofów, którzy zajmują się tym, mówią tak, by sprawdzić, czy mój sąd odpowiada rzeczywistości, potrzebujemy miernika, który zna wszystkie odpowiedzi i zna te odpowiedzi w sensie takim doskonałym, absolutnym. I tutaj przechodzimy do teizmu, bo tylko teizm mówi, że jest taki uprawdziwiacz, jest taki weryfikator i to jest Bóg. Natomiast jeżeli jest tak, że odrzucamy Boga, tak jak tutaj Staszek powiedział, to rzeczywiście teoria klasyczna na nic nam się nie przydaje. Bo jeżeli odrzucamy jedyny istniejący weryfikator, on musi być absolutny, to nie mamy teorii prawdy, tej klasycznej. W ogóle nie mówimy o prawdzie. Mówimy tylko o tym, co w naszym świadomości jest użyteczne. Coś, co nasza świadomość nam mówi, że jest pożyteczne, korzystne. Czyli ale prawda, to już nie jest prawda. Prawda jest wtedy tylko mylącą etykietką.